Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko i zapraszam na kolejny dzień z nami. Jak widzicie, pogoda w Londynie dzisiaj jest przepiękna, słoneczko świeci, a my wybieramy się w troszeczkę innym dzisiaj składzie na wycieczkę do centrum. Wiecie, że chyba pierwszy raz będę sama, bez męża w centrum. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Miałam zacząć nagrywać Wam film z samego rańca, ale niestety obowiązki troszeczkę uniemożliwiły mi to. Miałam też koszmarną noc. Sorry, że tutaj tak będę Wam troszeczkę narzekać, ale naprawdę było źle. Mały się budził nie wiem ile razy, może co godzinę, może co pół godziny. Ja już straciłam później na chyba. Ale jakoś przeżyliśmy. Wstałam, miałam vlogować od samego rana, ale nie zdążyłam. Zanim wyszykowaliśmy małego do przedszkola, zanim ja wyszykowałam wózek i całą resztę rzeczy, która będzie potencjalnie potrzebna na naszą wyprawę dzisiejszą, postanowiłam, że zacznę nagrywać w drodze i też zaszłam na pocztę szybciutko i teraz biegnę na stację metra, na którą już czekają na mnie goście specjalni. Znaczy jeszcze nie czekają, mam nadzieję, że się nie spóźnię. Spakowałam dzisiaj mniejszy wózek, wam pokażę. Mam na sobie bluzkę czarną z Top Shopu, pewnie część z Was mnie o to zapyta, i różowe spodnie, te cygaretki, ala dresowe cygaretki z Bershki i takie buty. Tak, nie wiem, czy to było widać, czy nie. Zobaczcie, gdzie jest mój śmieszek, kochany. Cześć, słoneczko. Tutaj mama wzięła jeszcze kot, w razie czego ubrałam go w bluzę, ale chyba zupełnie niepotrzebnie. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz mi się przypomniało też, że nałożyłam podkład, ale zapomniałam się wysmarować filtrem. Miałam się popsikać tym z kuli, przetestować go Wam dzisiaj. Jak się sprawdza, zapomniałam. Mam nadzieję, że słonko mnie nie przypiecze i nowe zmarszczki mnie nie przypadą w dzisiejszym dniu i spacerze. Plany mamy bardzo ambitne i oczywiście mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrealizować dzisiaj. Do zobaczenia za chwilę. Tam gdzieś zgubił smoczek, czyli jubilej! Tutaj mamy naszych gości. Dzień dobry! Hey. Co może robić blogerka? Właśnie. Co może robić? Supermianie ma? Ma, właśnie. Jesteś gotowa na dwójkę? No pewnie. A, to cześć. Super. Dzień dobry. Cześć. Jak tam? Bardzo tutaj. Twoja pomocnica, super. Ja musiałam sama targać wózek superniania. Ale idziemy teraz. Od Ani, Miss Ani. Playground. Tej, która siedzi za kamerą. Ania pożyczyła mi na pół roku. Nie wiem, czy aż tak długo będę z niej korzystać, ale zobaczymy. Bo fajne jest to, że jest większa niż ta, którą mam w tym momencie. I mogę z niej nie mieścić wszystko, nawet kamerę, którą w tym momencie trzyma Ania. Mam podkład, jeszcze inne rzeczy. A to jest bardzo istotne. A teraz jesteśmy w trakcie przygotowania do karmienia małego. Uwaga. Tak? Jaki ty masz kubraczek fajny. Żeby wszystko dookoła nie było. Nie wiem, czy ciocia Magda by chciała siedzieć obok, kiedy będzie jedzenie. No ja się ten. Bo się ja usunę. Ja się usunę. Tak? Nie powinno być tak źle, ale nigdy nie wiem. Okej, dobra, łyżka. Jest tutaj gdzieś. No, będziemy jeść. Dzięki, ciocia. Ja wziąłam na poważnie to, co mówiłaś. Może nie będzie tak konkretnie źle, bo on nie pluje, ale nigdy nie wiadomo. Czekajcie, musi się rozsmakować, czy jest ok. Ale bardzo mi wypada. Zaakceptowany. Kogo my tu mamy? Piękną mamę. Wolną, bez dziecka. Z jej nianią. Super niania. Oj. Film dopiero co wstał. A Dżemura. Dobrze, że wiem, jak się nazywają moi dzieci po raz kolejny. Aleksander właśnie zjadł. Nie spałam dobrze dlatego. Ania jest moim operatorem też. Mamo, operatorem na pół etatu. Jak, czym się jeszcze zajmujesz? Snapowaniem. Ogólnie ogarniam social media, polecam dobrze, się. Dobrze. Kapa! Kapa!
pojawił się problem. Na tej stacji są tylko schody ruchome i musimy jakoś dostać się na górę. Ja mam troszeczkę traumy, jeżeli chodzi o wózek i schody ruchome. Tego się nie powinno robić. I przekazałaś tą traumę mi. Tak, Ania podobno w nocy północy nie spała przez to. A tutaj nasza superniania. Superniania. Z mniej super chłopcem, który już troszeczkę marudzi. A tutaj Filipek. Ale jest, słodko wygląda. Jest. Dobra, idziemy. Życzę powodzenia. Udało się. Udało się. Dobrze czasami przyłamać strach. I teraz czekamy na jeszcze jedną dziewczynę. Ja wam chyba nie powiedziałam, że my dzisiaj idziemy do galerii Saatchi. Tak? I tak. Podobno jest wystawa selfie, tak? Mhm. Czyli takich selfie, jak my teraz za nim powinniśmy sobie robić. O takich. Tutaj się nie przejmuję, bo Magda jest z Aleksandrem, także mamy super nianie. Co dzisiaj będzie hasło dzisiejszego dnia superniania? Nawet nie wiedziałam, że jest taki duży Space NK, ale z dziewczynami, z wózkami raczej chyba. A tam Magda z przodu snapuje. Generalnie oglądając właśnie snapy Magdy radzi, stwierdzam, że ona była w wielu miejscach, o wiele więcej odwiedziła niż ja. A my idziemy do, tak jak mówiłam wcześniej, galerii, która już jest tutaj. From selfie to self-expression. Cześć, przy okazji chcę wam powiedzieć, że mamy jeszcze jednego gościa, tutaj Kingę z nami. Cześć. Cześć, jesteśmy przed galerią właśnie. Ukradłam dziecko. Ale do twarzy ci, bardzo ci do twarzy, słuchaj. My miałyśmy z Anią taki jeszcze niestety malutki problem, bo musiałyśmy to busa na chwilę skoczyć. Ale już się wszystko udało, w porządku już jest i teraz czekamy. Magda robi sobie zdjęcie tutaj. To jest właśnie instrukcja, jak się powinno robić dobre zdjęcie na Insta. Jakby ktoś wiedział. A oczywiście Aluś już zaczęła rudzić i już jest u mnie tutaj na klacie. Mam nadzieję, że miło spędzimy dzisiejszy dzień. Chociaż było troszeczkę stresujące. Tak? I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips up. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I, kid? Please now. Ania ma taki plan magiczny, że jak nam dobrze dzisiaj pójdzie, że następnym razem będziemy organizować takie wycieczki raz na dwa tygodnie. Jesteśmy w kolumnie sami. I tutaj zobaczcie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych i pierwszych selfie, które ja kojarzę. A te już Ryan Gosling i inni tutaj aktorzy, to bardziej teraźniejsze. Zobaczcie, jakie to jest straszne. Wyglądamy jak takie wiedźmy, wiecie? No, dokładnie. Tutaj też jestem ja, troszeczkę rozmazana. Tam musimy zajść i zobaczyć. Pan rozkazuje teraz. Zobaczcie, że chowa się. I zobaczcie, co się dzieje. Czad! To się rusza, to są takie szczotki dziwne. Szczotki, nie wiem, jakieś pędzle. Spróbuję. To ja. Właśnie zeszłyśmy na dół z dziećmi za pomocą Magdy i Kingi. I tak ja pomyślałam sobie, nie wiem czy miałaś też taką myśl, Aniu, że jakbyśmy były na wózku inwalidzkim, albo jak ciężko jest osobom, które są niepełnosprawne, w ogóle podróżować, jak nie ma windy, to jest po prostu tragedia. No i czekamy teraz na pociąg nasz. Tutaj jest jeden maluch, tutaj drugi zajada sobie. A nasz pociąg będzie za 7 minut, czyli tu jeszcze troszeczkę poczekamy. A, jeszcze nie powiedziałyśmy o tym, jak fantastycznie spędziliśmy czas w galerii, bo Ania wyszła wcześniej, ja wyszłam może 10 minut po niej, potem Ania wróciła, ja już zostałam na zewnątrz, także nie zobaczyłyśmy ostatniego filtra, ale było bardzo fajnie, mi się bardzo podobało. Potem był lunch, tutaj był, jak chcę się wam pokazać do kamery. A potem był lunch i zaraz będzie powrót do domu. Dobrze, już jest schowany. Zeszłyśmy z Anią, z Trzymadem. Oj, żywą kuzyn.
Takie bardzo proste, ale klasyczne. I do biegania na co dzień. A gdzie my jesteśmy? U cioci Ani. Wpadliśmy jednak na kawę. No, na zdrowie, Filip. Po długich przygodach dzisiaj nasze dzieci były bardzo grzeczne, prawda? Chociaż był moment stresujący w metrze, ale jakoś sobie poradziłyśmy. I przemiłe osoby były. Tak. Ale same musiałeś mu wózek targać. Gdzie jest ten nos? Gdzie jest Aleksander, Holly? Gdzie jest Aleksander? Tu tutaj mnie wołasz. Dzieci jak Filip i Alek najlepiej czują się w domu. Tak. Czy to my się najlepiej czujemy w domu? Tutaj jest Holly, a Aleksander, patrz, trzęsie się cały, żeby się z nią pobawić. Trzęsiesz się? Tak? No. On tutaj prawie już córeczkował. To jest dobra, a nie mówicie, jest dobra motywacja mieć pies, który się tak porusza, żeby dziecko chciało za nim się różnie przemieszczać wszędzie. Wróciłam już do domu. Kończy mi się bateria, a także miejsce na karcie. Dobrze, że Gaw po mnie przyjechał. Czekała na mnie też paczka. Wam pokażę, co dostałam od firmy Schmitz. Kilka nowych dezodorantów w sztyfcie. Jestem tak zmęczona, co zresztą pewnie widać. Takie wypady do miasta są. A tutaj jeszcze rano prasowałam. Słuchajcie, jest taki bałagan, że to jest po prostu nie do pisania. Jaśminowa herbata, kokos i pineapple, czyli nie arbus, jejku. Naprawdę nie myślę. Ananas i lawendowy. Lawenda, wiecie, to nie jest jeden z moich ulubionych zapachów. Także Aniu, na który masz ochotę? Ten pachnie jak naprawdę jaśminowa herbata. Ten jest boski i na ten najbardziej czekałam. A na razie jeszcze mam inne do korzystania, dlatego poczekają z testami. Ale dziękuję Hillary za, bo tutaj Hillary mi podobno przygotowała tą paczkę, za tutaj niespodziankę. Kupiłam te buty, tam do mnie się Alu się śmiecha, no. Zaraz muszę mu zrobić coś do jedzenia. Kupiłam te buty w Rimani i zastanawiam się, zmierzę je teraz też do innych rzeczy, takich moich, wiecie, do tych spodni super wyglądały moim zdaniem. Do czarnych cygaretek będą ładnie wyglądać. Zobaczę, jak będą wyglądały do sukienki albo do spódnicy. I słuchajcie, wiecie, że jestem tak zmęczona i zresztą słyszycie, że moje dziecko też, że chyba w tym momencie zakończy ten film. Bardzo mi miło było poznać dzisiaj Kingę. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości się kiedyś zobaczymy. Oczywiście pozdrawiam też Magdę, pozdrawiam Anię i dziękuję Wam też za to, że byliście ze mną w ciągu tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia i usłyszenia już niedługo. Pa, pa!